Dzień dobry, witamy was serdecznie. Puls tygodnia to już jest trzeci puls. A jaki niebanalny początek. No naprawdę, tak, nie. Jak Olbratowski zacznie podcast, to jest jednak dzień dobry wtedy. Bo to trzeba najprościej. Czuć podcastera, czuć, że to jest twoje naturalne środowisko. No na pewno. Mówimy dzień dobry, puls tygodnia dla dorosłych, czyli przegląd ostatniego tygodnia, czyli to, co wydarzyło się przez ostatni tydzień, jaki dzisiaj temat. I po COVID-zie. Koniec z COVID-em. Czyli już nie trzeba się jego bać, tak? Ja jeszcze delikatnie tam coś chłopak brzęczy, ale to koniec COVID-u, koniec pandemii to jest wiodący. Nie, koniec pandemii jest w tym sensie, że to minister zdrowia tak ogłosi, bo on tak chce. No nie on a tak czy chce. Rzeczywiście jest, to się jeszcze okaże. Pytanie, czy COVID-owi powiedzieli. Cały świat luzuje obostrzenia, zaczęło się lżej oddychać, no o to chodzi, prawda? Dlatego koniec pandemii. Znaczy, patrząc na smog w Krakowie, to niekoniecznie się lżej oddycha, ale dobrze. Dobrze. To co, o COVID-zie tylko dzisiaj? Nie, fajnych tematach. Co się jeszcze działo? A weźmy coś o igrzyskach, bo te są jak wybory do parlamentu naszego, raz na 4 lata, prawda? No. Więc póki co trwają, no nacieszmy się nimi. Dobrze, chociaż nie za bardzo jest z czego tak do końca. Ale zawsze tam byliśmy, pokazaliśmy się i tak dalej, prawda? W ładnych ubraniach. Tyś się pokazał. No ja nie, ale tam byli moi reprezentanci. Piotr Żyła, ja wyczytałem, on nie spełnił niestety swojego wielkiego marzenia. Nie zdobył medalu olimpijskiego i on mówi tak, pan Piotrek, szanowny, dramat. Igrzyska mnie rozbiły, więcej nie przyjadę, mówi. Mam ochotę się napić i ten cel zrealizuję. O, piękny cel. Tak. Panie Piotrze, ja mam to samo. Ja nie pojadę, ale zrealizuję. No. A tam takie medale z Chin. Co? Pan Piotr ma co innego, wartościowego, ważnego. No, gdzie nie wejdzie do lokalu, to mu Polacy piwo stawiają. To fajne. Czy coś. To ja akurat tak nie mam. Ale ja chciałem zaintonować. Nie wiem, czy w podcaście można śpiewać. Aha. Taką już za cztery lata Żyła będzie mistrzem świata. Dobre, jest, prawda? Jednak już wiem, dlaczego nie zajmujesz się śpiewaniem. Nie utrzymałbyś się z tego. Ale czekajcie, bo jeszcze jeśli już jesteśmy przy braku medali i igrzyskach olimpijskich, to szef Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner, on skomentował postawę naszych skoczków na olimpiadzie i on tam powiedział: spóźniliśmy się z formą o tydzień. To niewiele. A nie mogliśmy przesunąć igrzysk, słuchajcie? Bardzo dobry plan. Nie wiem, tam podziurawić narty. Może. Musieliby nowe sprowadzać. Tak. Zadzwonić, że jest bomba na skoczni. Coś zakombinować. No właśnie, mnie boli, że nie mogliśmy. Ja wam powiem tak, że nas, Polaków, uczciwość kiedyś zgubi. No ludzie, Ja uważam, że powinniśmy wnieść do PKOL-u. Nawet do MKOL-u może. A nawet do MKOL-u. Międzynarodowego, O reasumpcję skoków. Tak. To ja jestem za, absolutnie. Ja też. Wszyscy jesteśmy za. Tak, podpisuję. Nie, nawet myślę, że marszałek Witek się pod tym podpisze. I prezydent AD. Podpisze. Tak, bo on lubi narty, to wtedy podpisze, jak najbardziej. Co tam dalej? Dobrze, słuchajcie, największą sensację na igrzyskach to wzbudzała ta młoda rosyjska łyżwiarka figurowa Walijewa, tak? Tam był temat 15 lat, tak? Temat dopingu, to jest to? Tak, nowe substancje zostały u niej wykryte. Prawda? No ma 15 lat, już substancje u niej wykrywają. I obecność wykrytych poprzednio substancji, prawda, to mama tłumaczyła, że ona przez pomyłkę... Mama tłumaczyła? Kto? Tak, mama tłumaczyła... Znaczy jej mama. Jej mama tłumaczyła, jej mama tłumaczyła nam, że ona przez pomyłkę piła herbatę ze szklanki dziadka. I że dlatego młoda ma to... I teraz ma tą chemię we krwi. A teraz ma nową chemię jeszcze, bo opędzlowała dziadkowi herbatę. A co tam dziadek sobie ładował, no to nie wiem. Albo opędzlowała dziadkowi apteczkę, możliwości są dwie, albo po prostu piła z dziadkiem wódkę z jednej szklanki, innych możliwości nie ma. A ci ciekawe, czy po takich proszkach od dziadka widziała na przykład smoka na lodzie? Robił rolbę. Ciekawe, czy to, co łykała ta panienka łyżwiarka, czy to by działało na COVID? Po COVIDzie. A propos, dlaczego mówimy o tym, że COVID się kończy? No bo jest przełom, w ogóle ja wyczytałem w tym tygodniu, w leczeniu koronawirusa. Naukowcy potwierdzili wysoką skuteczność, skupcie się i notujcie, wdychanej szczepionki przeciwko SARS-CoV-2. Ale o co tam chodzi? Dlaczego do wdychania?
Czyli, że nie masz zastrzyku, tak? Nie, tylko... właśnie, no, mnie ciekawi, czy będą, wiesz, obowiązkowe buchy przypominające teraz. Tak, to, a znaczy trzeba się zaciągać, to będzie w formie, tak, nie wiem, tak, papierosa? Nie, wiesz co, nie wiem. Nie. I jeszcze jedno, czy co? Trzeba skręcić przed podaniem? Tak. Ale to brzmi tak obiecująco i nęcąco, że w ogóle chyba ludzi nie trzeba będzie zachęcać do tego, żeby nie, się szczepili, prawda? Ja chciałem 10. dawkę, żeby się upewnić i ludzie mogą w nauk wpaść taki szczepionkowy. Boję i będą się, musieli tak rzucać być, szczepionkę. I na billboardach twarz nowej kampanii szczepionkowej skuter Bobo. To przepraszam, bo to ja nie jestem tutaj na mapie, jakbyś mnie mógł rzucić, no, i słuchaczy też. Mata, dotąd Mata, a teraz on mówi, żeby nie mówić do niego Mata, tylko żeby mówić o nim Skute Bobo. To tak kiedyś to... Prince, bo Prince chciał, żeby do niego mówić symbol. Tak, to Skute Polo. Bobo, Skute Bobo, czyli ta Mata, nie, który mówił tam, żeby depenalizować marihuanę. A rozumiem. Skute, ale Michał Matczak, Mata, właśnie, Michał. Skute Bobo. Wiem, słuchajcie, że jesteście starzy, ale no to podstawy Bobo trzeba mieć. Ale słuchajcie, Michał, nie? Tak. No. Patrzcie, rodzice się namęczą, wybierając dziecku imię, nie? No. Tu się namęcza twoje imię. Przemysław. Przemysław, no. Dalia, myślę, tak, a może Kazimierz, a, weź to wyhaftuj, a może na, Tomasz. Weź to wyhaftuj na skarpetce, Przemysław. Właśnie. No. Mój tata chciał, żebym się nazywał Albert Olbratowski, o, ale mama nie pozwoliła i dali Tomasz, nie? Tobie dali Jacek, bo tam pewnie Kazimierz kombinowali albo coś. Nie, rodzice się namęczą, jest chrzest w kościele, impreza, rozumiesz? I nagle rodzice się dowiadują, że Michał to jest teraz Skute Bobo. Skute Bobo. To jak oni się muszą czuć? Ale jak na przykład składasz PIT-a do Urzędu Skarbowego, to wstyd iść, nie, w rubryce dzieci, co wpisujesz? Skute Bobo? Nie, ale to jest? Nie, najbardziej myślę, że jest rozczarowany tata Maty. Bo teraz jest mama Maty też. Bo teraz już jest nie tata Maty, tylko tata Skutego Bobo. No. Mata taty. Bo właśnie, to jest tata Skutego Bobo czy Skutego Boba? Skutego Bobo chyba. Ja bym tego nie odmieniał. Ja bym zostawił to po prostu, wiesz, jak kino, studio, Bobo, nie? Tata Skute Bobo. Skute Bobo. Zmieńmy może temat, bo ten się zrobił niebezpieczny. To co, o czym teraz? No to słuchajcie, Nowy Ład. No. Ten znowu o Nowym Ładzie. Ten to tylko o Nowym Ładzie, wiesz, gadał. No. A kto wie, czy dzięki Nowemu Ładowi nie kończy się COVID? Właśnie, nawet Nowy Ład przestraszył się i uciekł. Tak, nawet COVID-a wykończył Nowy Ład. Ten temat próbował nam przesłonić koniec pandemii, ale się nie udało. I prezydent Andrzej Duda, który podpisał Nowy Ład, teraz domaga się Polskiego Ładu 2.0. Ale co 2.0? Że ład kontra my 2.0? To by pasowało w sumie. Może drugi Polski Ład. A drugi? To teraz jak już po pierwszym Polskim Ładzie jakoś żeśmy to przetrwali, to teraz się już nie będzie mówiło, że nie wiem... Masz przerąbane jak w ruskim czołgu, tylko się będzie mówiło, masz przerąbane jak u polskiego księgowego. Nie, no to bardziej mówiło się, jak masz przerąbane jak polski księgowy w Nowym Ładzie. To też tak może być. Jeśli słuchają nas księgowi, jesteśmy z wami. Wiem, że nic to nie pomoże, ale chcielibyśmy pomóc jak możemy, naprawdę. To słuchajcie, to na fali, nazwijmy to na fali sukcesu tego Nowego Ładu, trwają, nie wiem czy wiecie, poszukiwania nowego ministra finansów. A no tak. No bo poprzedni, że tak powiem, w uznaniu zasług i na drodze awansu przez degradację, no poddał się wyleceniu sam osobiście. Sam się poddał, tak. Ale są jacyś kandydaci? No. Wiesz co, no kandydatka na ten najgorętszy urząd w naszym kraju, pani prezes ZUS-u Gertruda Uścińska, ona grzecznie, ale kategorycznie jednak odmówiła, powiedziała, że nein danke, spasiba. Ale co, dziwimy się? Dziwisz się? To musiałby być wariat albo niezorientowany, żeby się tam pchać. Coś jak, nie wiem, Antoni Macierewicz albo bardziej nawet. Czekajcie. Co? A może by dać na ministra finansów uchodźców? Tak jest. Tak. Jakiemuś podsunie się papiery, on tego nie rozumie, mówi, podpisz, to zostaniesz, nie? Tak. On podpisuje, a ty mówisz, dobra, zasuwaj, minister finansów. Sorry, minister, podpisało się, write document you, work, please, bum, 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 work. Minister finansów, you now. Właśnie. Jednakowoż, gdyby nie wyszło, prawda, z tym uchodźcą, to ja mam innego kandydata, pan Sławek Nowak. Przepraszam, Sławomir N. Sławomir N, tak. No. On już i tak ma przerąbane... Syn starego Nowaka. Dokładnie. Mm-hmm. On już i tak ma wystarczająco przechlapane, prawda? Więc może się zgodzi, nie wiem, tam za złagodzenie ewentualnego wyroku, a prawda? To jest dobre. Bo i tak wszystko będzie na platformę. To samo sobie pomyślałem. Wielkie umysły myślą podobnie. Wina Tuska i Sławomira N. Ale słuchajcie. Poczekaj. No i co? I przed chwilą mówiłeś, że nie ma kandydatów. No.
Ile mówiliśmy o tym? Dwie minuty? Trzy minuty? Już mamy trzech gotowych kandydatów. Czyli tak, uchodźcy, Antoni Macierewicz albo Sławomir N. My to wszystko dla kraju robimy. I to za darmo. Ten podcast Puls jest, nasz puls bije dla kraju. O, tak wam powiem. Wzruszony swoimi słowami. Bo chyba jest źle. Czemu? Chyba jest źle, bo ja przeczytałem, a propos jeszcze Polskiego Ładu. Ja tutaj sobie wynotowałem, jest temat, bo nawet w partii rządzącej chcą udobruchać wściekłego prezesa. O rany. Tak? I albo rozpoczęły się działania zaciemniająco-osłonowe, bo czyli w PiS co? Chcą, żeby prezes sam został premierem. Ocie, kurde. Ale czekajcie, co? Nie ministrem finansów, tak by go nie wkopali, ale żeby został premierem. Ale że prezes Kaczyński. Wódz premierem? No. No. Wódz, imperator, to degradacja by była. Co prawda jest wicepremierem, ale no, tak dla zabawy trochę, żeby się poruszać, nie? Żeby bez przerwy z kotem nie siedzieć. Ja w ogóle proponuję, żeby było tak, bo to by było najlepsze, żeby pana prezesa PiS wpisał do konstytucji. Tak, i żeby to było dziedziczne. Na drodze dziedziczenia, nie? Tak, bardzo dobre. W tym kierunku byśmy szli. Troszkę to jest może ślepa uliczka, ale tak zróbmy. Tak, nie bójmy się śmiałych rozwiązań. Kto by dziedziczył? To jest temat na zupełnie inny podcast. To następnym razem może o tym. I przypominam, robimy to wszystko dla kraju. Tak. Radiowcy bez cenzury. Słuchajcie, i tutaj ja to muszę przeczytać, bo ja tego nie jesteś się w stanie zapamiętać dokładnie, bo Polska przegrała batalię o mechanizm pieniądze za praworządność. No tak, to jest głośny temat tego tygodnia. Tego nie mogę zapamiętać. Mechanizm warunkowości, który pozwoli Komisji Europejskiej wstrzymać unijne fundusze w razie łamania zasad prawa państwa. Jest to skomplikowane. Tak. Czyli, bo to ja to może wyjaśnię. To jest tak, że jeżeli teraz TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uzna, że coś jest u nas nie tego, że coś mu się nie podoba, no to kasy nie będzie. Zakręcam to o to chodzi. I tyle. Tak. No to teraz czekaj, powoli. Czyli tak, kto się cieszy z tego? Przeciwnicy PiSu się cieszą. No tak, bo zablokowali pieniądze, dobra. No dobrze, ale jak po kolejnych wyborach rząd, dajmy na to, przejmie Borys Budka, nie? No i zdelegalizuje Jarosława Kaczyńskiego. Rząd Borysa Budki zdelegalizuje Jarosława Kaczyńskiego, no. Tak, to TSUE uzna, że to co, łamanie praworządności i powie kasa albo prezes? No to co wtedy? Znaczy, powiem ci tak, rząd Borysa Budki, to by wystarczyło, to już jest dobre. Już jakby tutaj rozśmieszyłeś publikę, już wystarczy. Nie brnij w to. Dalej nie brnij w to. Rząd Borysa Budki. Prawdziwego podcastera poznaje się po tym, że wie, kiedy się zatrzymać. W sieci w tym tygodniu też, próbując jakby nas odciągnąć od końca pandemii, pojawił się taki najnowszy sondaż CBOS-u. Jakie narody my, Polacy, lubimy najbardziej? No to, jakie to jest dobre. Uwaga, to jest ciekawe. Uwaga, cytuję. Włosi 58% deklaracji sympatii. Czyli najbardziej lubimy Włochów. Ale w ogóle Italia, Bella i tak dalej. Amerykanie 58% z nas też lubi Amerykanów. Węgrzy 57%, Słowacy 55%. No niewiele mniej badanych darzy sympatią Czechów 52%, Greków 51%, Anglików też 51%. I to jest ta topka, tak? Włosi, Amerykanie, Węgrzy. Ścisła czołówka. A kogo nie lubimy? No nie lubimy najbardziej Rosjan i Arabów. No a co mamy do Arabów? Co ludzie macie do Arabów? Właśnie. Co macie do Arabów? Przecież myśmy nawet ich nie wpuścili, czekają przy granicy. No. Tak, żaden Arab roweru tutaj nie wywiózł, obrazów z Polski nie wywiózł, do gułagów nas nie wywoził, nie wiem o co chodzi. Coś ci się czepili tych Arabów. Ludzie, no halo, no. No Rosjan i Arab. Nie, słuchajcie. Co? Tym bardziej, że jeszcze myślałem, że tutaj mówimy, że Włosi, tak, Amerykanie i Węgrzy, myślałem, że to idziemy jakby kluczem kuchni, że lubimy tak pizzę, lubimy, wszyscy lubią pizzę, Włosi, Amerykanie, bo hamburgery. Węgrzy, bo gulasz. Tylko czekaj, bo z tego co słyszałem, jeden z najpopularniejszych, jeśli chodzi o restauracje, to są kebaby. No tak, to jest arabskie jedzenie. No to o co wam chodi, ludzie? Ale pierogi ruskie to też jest temat numer jeden, gdzieniegdzie, prawda? Coś. A wy nie lubicie ruskie? W barze obok mnie. Tam jest bar mleczny taki, południe, i tam są genialne pierogi ruskie, które uwielbiam. Zastanówcie się nad sobą. Zastanówcie się nad sobą. I coś zjedzcie, słuchając nas, to też jest bardzo dobry pomysł, prawda? Ale jak mówiłeś o tym, że Amerykanów lubimy, to w połowie tygodnia wszystkich zelektryzowała wieść, że do Stanów Zjednoczonych leci kto? Kto?
Kto? Na Twitterze została podana informacja, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, że poleciał do Waszyngtonu. Na stałe? No właśnie. Nie, przepraszam, sama wiadomość, że pana Jacka Szanownego, choć przez chwilę nie będzie w Polsce, to i tak jest wiadomość dobra sama w sobie. Ale prawda? Nie, bo tam wicepremier, on podobno nam załatwił takie mini reaktory i się spotkał z zarządem nowojorskiej giełdy. Znaczy nie wiadomo, czy z samym zarządem, czy tam jakby pomocnik zarządu, no w każdym razie z panią sprzątającą. Z kimś się tam sprzątał. Wiecie, dlaczego się spotkał tam? Bo chodzi o to, żeby nasz rząd wprowadził na amerykańską giełdę Polski Ład. Taki jest plan. Ale boskie. Poważnie? Tak, tylko że też jest taki plan, że ceny akcji, nie też sobie będą tam notować maklery jak chcą, nie. Te ceny będzie ustalał nasz prezes, w sensie prezes PiSu. Taki kot z Wall Street. Ale nie, bo to będzie fajne. No. Nie, jak będzie z góry podane, bo prezes tak zarządził, no to będzie wiadomo, co kupić, bo jest tanio, a czego nie kupować, bo jest drogo. I kiedy sprzedać, bo akurat jak jest drogo. I to wszyscy będą na tym zarobieni po kokardy. Tak, i będą wyznaczeni ci, co kupują i ci to sprzedają. Moim zdaniem to wygląda na bardzo dobry pomysł. Się trzymajmy. Nowy ład na początku też wyglądał na bardzo dobry pomysł. Po angielsku new lat. New lat. Jedziemy z koksem dalej. Czyli pan Sasin. Ale nie tylko pan Sasin wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Na opozycji zrobił się dym. Czemuż? Ano było. Dym się zrobił w związku z wyjazdem marszałka Senatu pana Tomasza Grodzkiego z politycznym zapleczem do USA. Ponoć Donald Tusk miał się wściec. A co miał się wściec? O to, że go ciecia osoba w państwie nie zabrał ze sobą? Czy o co tam się wściec? No pewnie o to. No. A może to jest tak na wszelki wypadek? No. Że jakby coś się gdzieś tu zaczęła, jakaś ruchawka, jakiś coś by Putin się działo. Czy coś, tak. To mamy rząd na uchodźstwie już gotowy. Bo pan Sasin, prawda? Pan tutaj Grodzki. No to był rząd ponad podziałami na uchodźstwie. A nie, to chłopaki jednak mają łeb jedni i drugi. Drudzy, ale słuchajcie, bo jest zauważmy taki pewien konstans, prawda? Że jak coś ubywa, to coś przybywa, bo tamci wylecieli, ale ktoś do nas przyleciał. Kto? Konkretnie pani Wiesława z Chicago. Nie, amerykańscy żołnierze przyleciali do nas do Polski. No oni są, czytałem takie relacje w prasie, zachwyceni w ogóle, lądowali w Jasionce, byli w Rzeszowie. Zachwyceni są Polską. Jedli w Rzeszowie i to ich podobno wzbudziło absolutne zachwyty, jedzenie w Rzeszowie. I w ogóle bardzo się cieszą, pisze prasa, że tutaj u nas są. O. Co? To niech jeszcze bimberku spróbują. W Rzeszowie. Albo jeszcze inaczej, idźmy dalej. Niech pójdą na wesele pod Rzeszowem. Tam, wiecie, poznają wujków. Tak, jedzenie bimberek. Tak, zobaczą swojski stół wiejski. Ale czekaj, jedzenie bimberek w Rzeszowie to nic. Poczekajcie, aż zobaczą Polski Ład. A poczekajcie, aż żołnierze zaczną tutaj u nas chcieć w Polsce rozliczać sobie podatki. Jak. Jeszcze powiedz księgowej, żeby to przetłumaczyła na angielski. Nie idźmy tą drogą. Ale to musiałby być... Już nie tylko tłumacz przysięgły, ale za przysięgły. Ale czekaj, bo jeśli mówisz o Bimberku, Rzeszów, Podkarpacie, to jeszcze jest jeden temat. W poniedziałek bodajże na Podkarpaciu akurat policjanci zrobili taką akcję Trzeźwy Poranek. No żarty chyba robisz na Podkarpaciu. Trzeźwy Poranek, to się nazywa oksymoron, czyli przeciwstawne słowa. Ja tu słowa. Mam, czekaj, spokojnie. Dobra. Skontrolowano 28 tysięcy kierowców na Podkarpaciu. 48 tylko było pod wpływem, z czego 28 miało ponad pół promila. Czy, na 28 tysięcy. Przepraszam, na 28 tysięcy skontrolowanych 48 miało coś wspólnego z alkoholem? Tak. No ale przecież to jest kropla w morzu potrzeb. Słuchajcie, bo powiedzcie, wiesz, co się z Podkarpaciem. No właśnie. Co się stało z Podkarpaciem? Kończy się? No właśnie, ja się o to obawiam. Nie wiem, Skowron, nie wiem, może na Podkarpacie jest teraz miesiąc trzeźwości, my nic nie wiemy. Słuchajcie, powinniście tam szybko jechać do was, rozumiecie? Albo zadzwonić. No. Ale czekaj, mówisz, to było w poniedziałek, tak? W poniedziałek, 14 lutego. No to przecież to były walentynki. To się chłopy bały na stukane jeździć. Albo się kobiet bały. No więc dokładnie, to wszystko w porządku w Podkarpaciu. Bo to na nietrzeźwo to ciężko tulipana. Serce mi zamarło w moim podkarpackim serduszku. Podkarpacie, dajcie znać, czy wszystko po staremu, czy nic się nie zmieniło. Uwaga, Co jest? Zmieniamy temat. Na inny. Idzie na główek, tak. Cytuję. Niemcy... A to czekaj, nie, bo jak Niemcy, to Achtung. Achtung, tak. Achtung, papieren bite. Cytuję. Niemcy... Wróciła do domu i zastała na kanapie dzika. Prawdopodobnie Niemka? Niemka, tak. Okay. Prawdopodobnie wszedł przez niedomknięte drzwi balkonowe. Co? I zdemolował mieszkanie tam. Aha. Dzik. Dobrze, to jeszcze może w takim razie, Tomku, powiedz,
Dlaczego o tym mówimy? Co jest takiego ważnego w tym? No bo mówimy o najważniejszych informacjach z tego tygodnia. Ty mówi, że dzik wszedł przez okno balkonowe w Niemczech. Ja jest i dzik po niemiecku. Nie, bo przyszło mi do dziku. To tak, jakoś Iber dzik. Das dzik. Das dzik. Nie, bo wyobraźmy sobie, tak, tak mi do głowy przyszło, że to mieszkanie to Polska. Aha. Nie? To mieszkanie Niemki to Polska. Tak. A dzik to Polski Ład. Czujecie? Mamy to. Czujecie? Niestety mamy to. Ja nawet tak pozwalam, żeby taka mikrocisza wypełniła podcast. Tak. Mhm. Chyba, że on przyszedł opylić tej Niemce fotowoltaikę. To teraz modne, nie? Tak, albo wiesz, ona wchodzi do domu, a on mówi: dzień dobry, pan Nemka, czy możemy porozmawiać o Jezusie? Na przykład. Nie wiadomo. Dzika to nigdy nie poznasz, to nigdy nie wiesz. Świat to byłby świadek dzikowy. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie z nami. Skoro to jest jesteśmy, bardzo dobra puenta. Skoro mówimy wchodzimy, to, co mówimy, to znaczy, że czas kończyć, wiesz? Tak. Kochani, myślę, że Przemysław ma rację. Obserwujcie nasz podcast Puls Tygodnia dla Dorosłych. Jeśli wam się podobało, zostawcie 5 gwiazdek. O. Mhm. A jak się nie podobało, to też zostawcie 5 gwiazdek, co wam zależy. Żebyście się wyrazili, bo o to chodzi, żeby być wyrazicielem opinii, to niekoniecznie zostawcie swojej. 5 gwiazdek. I napiszcie nam w komentarzu tam z pretensjami, że co wy robicie. Że w komentarzu odejmuję wam jedną, ale ogólnie to prawda. Tak, ale ogólnie w sumie jest 8, nie? Tak, co? Dziękujemy za dzisiaj. Puls Tygodnia dla Dorosłych. Wracamy za tydzień. Radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz. Tomasz Olbratowski. I Przemysław o dżinsowych oczach dla przyjaciół z Kowron. Pa.